Hej cześć siemanko wszystkim tutaj Michu. Witam was w kolejnym odcinku od zera do powera, czyli Wy wysyłacie do mnie zgłoszenia, ja modernizuję wasze komputery. To znaczy, pomagam wam dobrać części. Jest już 20 odcinek z kolei. Znów mamy moich dwóch widzów, tym razem jest to Adam i Rafał. I Adam napisał do mnie: Witaj, Michu. Z tej strony, Adam posiadam komputer a 8600 k Oczywiście, jest to APU, 8GB Kingstona, kartę graficzną MSI GDX 650Ti, płytę główną MSI FM2, tam A55 to już jest akurat mało istotny. Zasilacz 500W. Prawdopodobnie jest to zasilacz z czarnej listy niestety. I dysk WD 1TB posiada plus minus 1500 zł, części nowe lub używane. Komputer ma służyć do gier i zależy mu głównie na dużej wydajności. Pozdrawiam. Ja Ciebie też pozdrawiam Adamie i moja propozycja dla Ciebie jest następująca. Procesor i 53330 w bardzo fajnych pieniądzach można już te procesory dostać. Teoretycznie mają one gluta pod czapką, znaczy teoretycznie praktycznie mają gluta pod czapką, a teoretycznie to przez to mają już duże temperatury, ponieważ ten glut przez tyle lat pracy został tam wygrzany, już skostniał, z tego co się dowiedziałem, natomiast nie jest to prawda przeglądając fora i różne inne. Strony oczywiście poświęcone komputerom i pytając różnych osób dowiedziałem się, że te osoby, osoby mają już po 4-5 lat ten procesor, czy, 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 czy jakoś tak, tam już nie, nieważne zresztą są lata, około 4 lat 3, od samej premiery mają ten procesor i nic takiego nie ma miejsca, żeby te temperatury jakoś mocno wzrastały, dlatego teraz w fajnych kwotach jest ten procesor. Tak jak tutaj widzimy, 220 zł, 4 rdzenie, 4 wątki, 3 GHz. Oczywiście jest to EV-Bridge. Bardzo fajna konstrukcja i jeszcze prezentująca naprawdę sporą wydajność. Płyta główna Asus P8H61, taką znalazłem najtańszą, także starajcie się szukać najtańszej płyty, oczywiście w 100% sprawnej. Na Socket H61 do takich procesorów, e, ponieważ tutaj nic lepszego nie potrzeba, a ta płyta w zupełności wystarczy. Pośladne oczywiście dwa sloty RAM DDR3, jeden port pisek x 16 taką małą sekcję zasilania i, e, i to by było na tyle. Takie podstawowe wejścia, wyjścia i cztery porty e, SATA, także mówię do tego... E, zestaw wystarczy w zupełności. Karta graficzna GTX 1050 Ti 4GB OC jest to najmniejsza wersja i najtańsza zarazem od MSI. Nie jest może ona jakoś wybitnie cicha, natomiast to chłodzenie w zupełności daje sobie radę z tym chipem, ponieważ jest to chłodny i, 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 i dobrze podkręcający się chip tutaj nawet podkręcając to chłodzenie spokojnie powinno wyrobić. Bardzo fajna karta i w połączeniu z tym procesorem na pewno w Wiedźmina, w jakieś tam GTA 5, coś takiego sobie pograsz, pograsz bez żadnego problemu. Dysk SSD, bo tak jak przeczytałem, masz tam tylko 1 terabajtowy dysk WDK HDD, tutaj Adata Ultimate SU-800 128GB, fajny dysk, dosyć tani, prezentujący dobrą wydajność, będziesz miał na system podstawowe programy, a na tym dużym dysku Będziesz trzymał sobie oczywiście gry i tam dokumenty. No i zasilacz, bo prawdopodobnie twój jest, niestety, firmy Krzak, skoro nie podałeś jej nazwy. Antek VP500 nie jest to jakiś wybitnie świetny zasilacz, natomiast jest to jednostka w zupełności wystarczająca na pewno do tego zestawu i też jednostka zapewniająca dobre zasilanie całego komputera i też w przyzwoitej cenie. Myślę, że nic lepszego byś nie dostał znówek za około 170-160 złotych. Zasilacz generalnie nie ma certyfikatu 80, ale jego konstrukcja jest sprawdzona, więc spokojnie może, możesz go używać. Także, jeżeli byś jeszcze sprzedał części, można tutaj, te, które masz, zaryzykować kupno GTX 1060, co też bym Ci polecał, oczywiście tylko i wyłącznie w wersji 6GB. Także to już zależy od Ciebie. Ja podałem taką wersję bez sprzedawania Twoich części. No i teraz drugi mój widz, drugi zestaw, druga, drugi upgrade Rafał. Rafał napisał, że ma pentium g2030, 8 GB RAM DDR3. Prawdopodobnie są to dwie kości po 4 GB, bo jest dual channel. Tutaj pod specyfikacje z jakiegoś programu. Płyta główna to jest Asrock Z77 Pro 4M. Karta graficzna to GeForce GT 240, system Windows 10 Pro. Części interesują go używane. Budżet ma 500-800 zł. Komputer do gier typu Wiedźmin GTA 5 Dzięki z góry Rafał. Okej, okay, Rafale, jako, że masz płytę na Z77, to grzech by było i tutaj nie wykorzystać i nie wpitolić i 52500K. Ogólnie jestem przeciwnikiem kupowania procesorów używanych z literką K, ponieważ były one ciągle podkręcone i są już troszeczkę wyeksploatowane. Natomiast szkoda psuć po prostu potencjał tej płyty i może być tak, że procesor wcale nie był jakoś mocno okręcony, zwłaszcza, że teraz można, znaczy, że zwłaszcza, że procesory po prostu rzadko się psują i też można tutaj zaryzykować, zwłaszcza że te procesory weszły już w naprawdę fajną cenę 380 zł, a przypomnę, że osiągają one nawet i 5 GHz na chłodzeniu powietrzem. Więc ja po prostu bym tutaj zaryzykował. To nie są jakieś wielkie pieniądze, a jeżeli go podkręcisz, to masz naprawdę praktycznie wydajność jeszcze poprzedniej generacji czterordzeniowców Intela, czyli tam i 57400, na przykład, no, to nie jest taka pełna wydajność, ale bardzo, bardzo zbliżona. Karta graficzna GeForce GTX 952 giga, taka karta powinna w zupełności ci wystarczyć do podstawowych zadań. Tak jak tutaj. Do tych gier znaczy się w sensie Wiedźmina i GTA 5 obsłuży bez problemu, natomiast nie będą to jakieś ultra wymagania, ale niestety budżet nas ogranicza. Tutaj na średnich Full HD powinna ta karta sobie dać bez problemu radę i w Wiedźminie i w GTA. No i zasilacz, bo też nie podałeś prawdopodobnie, jest to jakiś gotowiec twój komputer i też bym ci proponował zakup zasilacza jakiegoś lepszego tej GPA 450 S8. Bardzo fajna. Konstrukcja sprawdzona jest już naprawdę bardzo długo na rynku. Jedyny i minus to są krótkie kable. Więc, jeżeli masz większą taką obudowę, no to będzie troszeczkę problemu z upchaniem tego. Jeżeli masz małą jakąś tam budowę z jakiegoś gotowca, to kable w zupełności powinny wystarczyć. Także taka jest moja propozycja dla Was, panowie. Wy już zrobicie jak uważacie. Myślę, że tutaj wam się moja propozycja spodoba. Także jeżeli wam się podobało, no to oczywiście zostawcie łapkę w górę, jeżeli wam się nie podobało, no to łapkę w dół, ale pamiętajcie zawsze te łapki zostawić, subskrybujcie mój kanał, zapraszam was na fanpage'a na facebooku facebook.com slash wszystko o komputerach, tam znajdziecie Wszystkie informacje najświeższe na temat mojego kanału. Aha, i chciałem Was przestrzec, jak jeżeli będziecie wysyłać do mnie zgłoszenia, proszę nie wysyłajcie zgłoszeń na cały komputer, czyli żebym Wam składał zestaw od zera z nowych części, na przykład ze 3000 zł, ponieważ przejrzałem ostatnie zgłoszenia i dużo jest tam właśnie takich, gdzie proście mnie, żebym wam złożył cały zestaw. Nie, ta seria jest o modernizowaniu komputerów, a nie o składaniu nowych, także jeżeli też nie przywajcie mi zestawów przedpotopowych, z których nie można już nic odzyskać, także z takich jak z pamięć DDR2, jakieś tam stare Pentiumy, bo i piszecie, że macie na przykład 2000 na komputer, no to nie będę wam składał całego komputera, ponieważ raz, że osobno mam serię do zestawów komputerowych, a dwa, że e, i tak nic z tych komputerów się nie odzyska bo to jest seria, prze, jakby to powiedzieć, prowadzona dla widzów, którzy chcą swój komputer ulepszyć, a nie zbudować od nowa. Także dzięki za oglądanie. Tutaj macie w opisie wzór zgłoszeń, żeby się do tego filmu dostać. Także trzymajcie się następnego filmu. Na razie.